W sieci pojawił się bardzo ciekawy wyciek odnośnie Star Wars Outlaws, a dokładnie jego daty premiery. Do tego wyciek gameplay z niezapowiedzianej gry Ubisoftu, który na razie wygląda jak klot. DLC do Elden Ringa jest już bardzo blisko, The Last of Us 3 zostało oficjalnie zajawione przez jego twórcę, a do tego potencjalny rok premiery Battlefielda 7. Subskrybujcie kanał, a tymczasem zaczynam. Zacznijmy sobie od Ubisoftu, a dokładniej od Star Wars Outlaws. Francuzi ostatnio nie mają dobrego okresu. Kuba mówił wam, jak słabe wyniki sprzedażowe mieli oni ze swoich trzech ostatnich premier. Zarówno z Miraża, zarówno z Avatara, który wykręcił jedynie 1,9 miliona sprzedanych egzemplarzy, jak i z Prince of Persia The Lost Crown. Skoro z tak dużej marki jak Avatar nie udało im się zrobić kasowego hitu, pytanie, jak poradzą sobie z Star Warsami? Nowe Gwiezdne Wojny od Ubisoftu mają zabrać nas do otwartego świata. Tam poznać mamy nową bohaterkę, która wzorowana jest na Hanie Solo, tutaj bez wątpienia. Będzie ona miała towarzysza, a później będziemy po prostu eksplorować otwarty świat, robić zadanka, podlizywać się lub walczyć z poszczególnymi frakcjami, latać po kosmosie i inne tego typu standardowe rzeczy. Z najnowszych informacji od Toma Hendersona dowiadujemy się, że Star Wars Outlaws ma zadebiutować jeszcze w 2024 roku, a dokładnie w maju. Zostańmy jeszcze przy Ubisoftie i powiedzmy sobie o pewnym wycieku, który pojawił się na Reddicie. Wyciek przedstawia 30 sekund z nowej, niezapowiedzianej gry, która nosi na razie nazwę Project U. I jedyne jak mogę to skomentować, no to Ubisoft nie wyciąga wniosków ze swoich wyników finansowych i znowu próbują uderzać w grę, która wydaje się nie mieć sensu w dzisiejszych czasach. Nie jest to tylko moje zdanie. Redditowcy, którzy widzieli ten wyciek, tak samo jak ja, nie emanują tutaj żadnym entuzjazmem. Niestety nie mogę wam tego tutaj wrzucić, ale mogę wam to opisać. Wygląda to według mnie generycznie, nieciekawie i bardzo na grę usługę. Jest to grafika trochę taka Fortnite'owa, z elementami sci-fi. Mamy tam jakieś laserki, mamy tam jakieś latanie na jetpackach, walkę ze sztuczną inteligencją i dodatkowo robienie nieciekawego zadania w koopie. Także wszystko nam maluje się tutaj na grę usługę, która według mnie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zostanie anulowana, bo nie wydaje mi się, żeby 2024 rok był czasem, w którym gry usługi jakkolwiek by się sprzedawały, jakkolwiek odbijałyby się pozytywnym echem w branży gier. Dopiero co, wychodzi Kill the Justice League, które to już przed premierą jest spisywane na straty. Ta gra nawet nie zdążyła zadebiutować, a już nie ma dobrego PR-u. Wrzucam wam jeszcze mały update'ik z samego rana, ponieważ na Steamie pojawił się Legion Samobójców, Śmierć, Lidze Sprawiedliwości. I ku zaskoczeniu wielu, i w tym mnie, wszystkie recenzje są bardzo pozytywne. Jest 1374 recenzje, z których 86% jest tych pozytywnych. Co więcej, jeżeli zobaczymy sobie na Steam Database, wynik niestety mimo tych recenzji nie jest zbytnio zadowalający, ponieważ w piku grało jedynie 12 tysięcy osób, co jak na tak dużą premierę, jak na Warner Bros. Games, plus na tak dużą markę, no to jest to niezadowalający wynik. Może w przyszłości się poprawi, ale przynajmniej recenzje są niczego sobie. Było Marvel's Avengers, które również przejechało się na tej swojej usługowości. Był chociażby z takich najbardziej ikonicznych przykładów, no to Anthem. Mógłbym wymieniać i wymieniać. Nie potrzeba wielu argumentów, żeby stwierdzić, że gry usługi w dzisiejszych czasach to nie jest za dobry kierunek. A jeżeli chcielibyście sami zobaczyć sobie wyciek, no to zostawię wam linka na Twitterze. Dodatek do Elden Ringa o nazwie Shadow of the Earth 3 jest już coraz bliżej. Ostatnio mówiłem wam o potencjalnym padzie, który ma pojawić się w lutym. Mówiłem wam o kolekcjonerce, która również ma pojawić się w lutym. Był nawet wyciek, że dodatek ma pojawić się na rynku w lutym, na drugą rocznicę podstawki. Co więcej, jeżeli wejdziemy sobie na Steam Database, no to coraz co częściej, praktycznie cały czas widzimy, że From Software dodaje coś do zakładki DLC. No i tak też Insider Gaming zauważył wczoraj, że dodatek jest na etapie finalizacji, ponieważ znalazł tam takie zapiski jak QA Release, QA Debug, Dev Debug i tak dalej. A skrót QA odnosi się do Quality Assessment, czyli do oceny jakości. Jeżeli już FromSoft jest na takim etapie produkcji, no to rzeczywiście możemy się dodatku spodziewać bardzo, bardzo szybko. The Last of Us 2 w 2020 roku odbiło się dużym echem, nie tylko tym pozytywnym, ale również tym negatywnym. Gra wzbudziła kontrowersję swoją odważną, mogę powiedzieć tak, odważną fabułą, ale tlą kontrowersję wzbudził również w 2024 roku, kiedy to wyszło remaster. I każdy właściwie pytał się, po co ten remaster? W każdym razie w filmie dokumentalnym dodawanym do wersji remaster, szef Naughty Dog, czyli Neil Druckmann, twierdził powstanie trzeciej części. Mówi, że wymyślił już historię, która działaby się zaraz po Trop dwójce i skupiałaby się na głównie Tomim, czyli bracie Joela. Dodał następnie, że jednak na ten moment jest to idea, która zdaniem Druckmanna jest za krótka, aby zrobić z niej pełną grę, a prędzej dodatkowy rozdział, jednakże mogłaby być podstawą na przykład do następnego pełnego opowiadania. Szczerze wam powiem, że marka The Last of Us chyba nigdy nie była tak mocna jak jest teraz. Oczywiście nie nawiązuję tutaj do odświeżonej wersji, a do serialu The Last of Us od HBO. Ten serial zdominował poprzedni rok, cieszył się ogromną popularnością, a do tego zebrał bardzo dużo statuetek. Co więcej, cały czas wychodzą nowe
informacje odnośnie castingów do drugiego sezonu. Ludzie się po prostu tym jarają, no bo to był dobry serial i ma duży hype. I tak jak pokazał serial Wiedźmin, te media, takie jak gry, takie jak filmy, one się nawzajem napędzają. A serial HBO jest teraz na bardzo mocnym hypie i niewykorzystanie tego hypu przez twórców gier byłoby według mnie sporą stratą. A jeśli już myślą coś nad kontynuacją fabuły, no to rozbudowanie tej przygody Tomiego, dodanie do tego part 3, wydaje mi się, że byłoby dobrym zabiegiem i fajnie zamykałoby trylogię. Ostatnio mówiłem wam, że nowy Battlefield powstaje na podstawie ogłoszenia o pracę, które to twierdziło, że chcą stworzyć najbardziej realistyczną destrukcję otoczenia w branży. Trochę się po tym pre-marketingowym oświadczeniu przejechałem, powiedziałem tam mniej więcej, że już wygląda mi to trochę jak budowanie hypu na czymś, czego nie ma prawa się dowieść, bo powiedziałem, że Teardown wątpię, żeby pobili destrukcję otoczenia w takim chociażby The Finals, no ale w każdym razie wiemy już, że Battlefield kolejny siódemeczka powstaje, no to teraz pytanie pojawia się kiedy. EA zorganizowało ostatnio telekonferencję dotyczącą raportu wyników za trzeci kwartał 2024 roku, która rzuciła światło na plany firmy na przyszłość i dała wgląd w to, jak obecnie radzą sobie jej marki. Okazało się, że jedną z najbardziej oczekiwanych premier od EA jest nowa gra Battlefield. I to fajnie pokazuje w ogóle, jak EA obecnie jest słabe, prócz gier sportowych oczywiście. Kiedy najbardziej oczekiwaną marką jest Battlefield, gra, która mimo tego, że ma całkiem sporo community, no to jest ono ostatnio zajechane. Nie oszukujmy się, 2042 zajechało tą markę. Idąc dalej, Stuart Canfield, wiceprezes i dyrektor finansowy EA, podzielił się wiadomościami na temat planów EA dotyczących tytułów innych niż sportowe na nadchodzące lata. I wygląda na to, że na nową grę Battlefield możemy długo czekać niestety. Stwierdził, że na 2025 rok elektronicy poszukują ikonicznych premier, nawiązując tutaj do Battlefielda, ale również do Mass Effecta oraz Star Warsów. Łącząc to z tym ogłoszeniem o pracę, myślę, że tutaj można się skłaniać bardziej ku Battlefieldowi niż Mass Effectowi. A potem inny ziomek Andrew Wilson dodał, że inwestujemy w przyszłość serii Battlefield. Nasze wyjątkowe zespoły z wielu światowej klasy studiów, pracujące z najnowocześniejszą technologią Frostbite, budują dla fanów ekspansywny, skupiony na społeczności wszechświat Battlefielda. Ale to jest Dobra, to tyle na dzisiaj. Słyszymy się jutro. Cześć.